Prowadzę wykłady dla, dla dziewczyn, bo wierzę w to, że jeżeli ktoś będzie rozumiał, dlaczego coś robi, bo to jest też częsty błąd trenerów, że wymagają czegoś, ale nie, nie tłumaczą, czemu to robimy. Więc ja wierzę w edukację, staram się dziewczynom wszystko bardzo dokładnie wytłumaczyć. Zawsze wysyłam jakieś pliki z wytłumaczeniami, z, 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 z opisem takim, nawet często bardzo naukowym. Bo jeżeli ktoś będzie chciał po prostu to sobie przeczytać, to sobie to przeczyta. Więc, jakby, żeby dziewczyny rozumiały, dlaczego to robią, po co to robią, że to po prostu działa. To jest podcast Głowa rządzi, audycja o psychologicznych aspektach sportu, aktywności fizycznej i optymalnym funkcjonowaniu. Ja nazywam się Grzegorz Więcław i zarówno z wykształcenia, jak i pasji jestem psychologiem. W ramach tego podcastu staram się odkrywać różne ścieżki prowadzące do mistrzostwa sportowego i osobistego. Razem z moimi gośćmi poszukuję odpowiedzi na pytania związane ze sposobami na polepszanie wyników, utrzymanie dobrostanu oraz świadome i szczęśliwe życie. Zapraszam do słuchania. Cześć, tu nadaje podcast Głowa rządzi, to jest odcinek 82, w którym występuje Jakub Sawicki, trener przygotowania motorycznego plus jak go nazwałem w trakcie odcinka. Kuba pracuje z kadrą Polski boksu olimpijskiego kobiet i w swojej robocie zahacza o wiele różnych aspektów optymalizacji funkcjonowania ciała i umysłu. Myślę, że to będzie bardzo ciekawa rozmowa, dlatego bez dalszych ceregieli zapraszam Was do odsłuchania. Enjoy! A ja sobie dzisiaj siedzę na ostatnim dniu zgrupowania w Cytniewie z bardzo ciekawym człowiekiem Kubą Sawickim. Nasze ścieżki gdzieś tam się przecinały, bo... Kilka razy, tak. Dokładnie, no. bo ja... ja... Ja o Kubie dowiedziałem się dzięki tej mojej współpracy z aplikacją Mindy, która jest bardzo ciekawym projektem, jeżeli chodzi o promowanie zdrowia psychicznego dla szerokiego społeczeństwa, dla szerokiej populacji. Tak, fajnie, że takie coś właśnie powstało tak. po polsku w końcu. I wtedy, jak przeglądałem tych autorów, zobaczyłem Kubę i że. Kuba też się logował na Instagramie w Cetniewie. Napisałem do niego, jego ostatecznie nie było w tym Cetniewie, no ale napisałem fajne rzeczy, robisz, może nagramy kiedyś podcast razem. No i temat Ucich. I jak się okazuje, <laughs> przecięliśmy się też na początku tego roku, w spale na jednym ze zgrupowań, gdzie zamieniliśmy parę słów. No i teraz, bam, znowu jesteśmy w tym samym miejscu. I Kuba w sumie tak zupełnie na spontanie zgodził się. Przyjść, usiąść i pogadać o, o, o tematach, którymi się zajmuję. Więc szczerze, dla wszystkich tutaj, którzy słuchają tego przydługiego wstępu, ja nie wiem, gdzie ta <todgłos> rozmowa nas zabierze i czy w ogóle będziecie jej słuchać, <todgłos> czy się zdecydujemy na publikację tego, ale kurczę. Witaj w podcaście, kuba. <todgłos> Witam. Tak, no to też było w sumie zabawne, że, że spotkaliśmy się w trakcie morsowania. A, a w Bałtyku. Się... Tak, też tak było, że tam się minęliśmy, tylko no ja wchodziłem do, do klatki, a Kuba wchodził cały, aż po czubek głowy, że tak powiem. Zgadza się, tak. Kuba, możesz w ogóle jakby opowiedzieć trochę o tym, czym ty się zajmujesz, jak ty myślisz o sobie, jaka jest twoja rola w sporcie? Mhm. Wiesz co, no ja mam taką dwoistą naturę swojej działalności, bo przez większość takiej swojej aktywnej kariery zawodowej byłem trenerem personalnym i zajmowałem się po prostu pracą z, z osobami rekreacyjnymi. Zawsze podchodziłem w taki holistyczny sposób do, do, do tematu treningu ruchu i, i zdrowia. Zacząłem trenować boks, bo ja w ogóle jestem taką osobą, która dużo poszukuje różnych dyscyplin, zawsze gdzieś tam sobie eksperymentuje z nowymi, z nowymi rzeczami. No, i w pewnym momencie stwierdziłem, że pójdę na boks. Wkręciłem się w boks, więc zacząłem się interesować, jak mogę trenować, żeby być lepszym w boksie. Więc wszedłem w temat przygotowania emotorycznego. To był taki moment, że w sumie było mało jeszcze informacji na temat przygotowania motorycznego w sportach walki w Polsce. Więc gdzieś tam musiałem trochę pogrzebać. Porobiłem kursy, podoszkolałem się, zacząłem prowadzić właśnie treningi dla fajterów I w pewnym momencie spotkałem Tomka Delaka, który był wtedy trenerem kadry juniorek w boksie olimpijskim dogadaliśmy się okazało się, że myślimy w podobny sposób, pojechałem na pierwsze zgrupowanie no i tak już zostałem okay. z, z, kadrą, z kadrą bokserską byliśmy na, najpierw właśnie byliśmy w kadrze juniorskiej od zawsze mieliśmy cel żeby przejąć tę kadrę seniorską że tak powiem potrzebowaliśmy do tego takiego dość mocnego sukcesu, no i udało się bo z Mistrzostw Europy wróciliśmy wtedy z sześcioma medalami, a z Mistrzostw Świata wróciliśmy z medalami siedmioma. Więc to tak w sumie był duży sukces wtedy. Potem jeszcze musieliśmy wygrać konkurs na, na, na trenerów kadry właśnie seniorek. No i teraz jesteśmy w kadrze seniorskiej i walczymy o pierwszy medal olimpijski w boksie w 2024. To będzie 32 lata, odkąd nie było medalu boksie. Okej. Okay. Czyli już wiemy, jakie są też Wasze cele i aspiracje. Tak. Ale odpowiadając na to moje pytanie, jaka jest Twoja rola, jesteś trenerem w kadrze tak. boksu kobiet. Powiedzmy, że taką główną moją rolą jest to, że jestem trenerem przygotowania motorycznego w kadrze narodowej seniorek boksu olimpijskiego. Mhm. Ale tak naprawdę pełnię też kilka takich innych ról tutaj, no bo też jestem tak naprawdę kierownikiem drużyny. Mam po prostu gdzieś, mam takie po prostu różnego rodzaju umiejętności i, i gdzieś tam predyspozycje, które po prostu okazują się przydatne. No i można powiedzieć, że jestem też takim trochę trenerem od wydajności. Tak byśmy to mogli nazwać. Optymalizacji. Może. Optymalizacji, tak. O, okay. Więc jakby nie jest to też może stricte tylko przygotowanie motoryczne, w takim sensie, że oczywiście jakby programuję i prowadzę treningi wydolnościowe, siłowe, dbam o prewencję urazów u dziewczyn, pracujemy nad mobilnością, nad inteligencją ruchu, ale też właśnie prowadzę na przykład takie treningi, ja je nazywam kognitywne. Czyli które rozwijają funkcje poznawcze potrzebne w trakcie walki. Zajmuję też się regeneracją u dziewczyn, prowadzę czasem jakieś wykłady, właśnie związane takie z holistycznym podejściem do zdrowia. Bo wbrew pozorom, bardzo często osoby, które są sportowcami, wcale nie są osobami, które dbają o swoje zdrowie. Zgadzam się i, i pełna po, zgoda wręcz. I, I przyznam ci się, że jak wszedłem w ogóle w ten świat sportu z tego takiego świata y, treningu rekreacyjnego, powiedzmy, treningu personalnego, to przeżyłem trochę szok, że tak to wygląda. Bo mi się zawsze wydawało, że jednak sportowiec to jest taki mega profesjonalny człowiek, który wszystko ma ułożone pod linijkę. A często się okazuje, że jest wręcz odwrotnie, i trzeba pewne, tak. nawet bardzo podstawowe informacje przekazać i tak naprawdę w ogóle zabiegać o to, żeby pewne te po prostu informacje były w jakikolwiek sposób potem wdrażane też w życie. No. Wiesz, no jakby McDonald's <laughs> i KFC w wioskach olimpijskich jakby tak znajduje swoich S zwolenników. Słyszałem prawda? właśnie nawet takie anegdoty, że kubańczycy, którzy są w sumie jednymi z najlepszych pięściarzy na świecie, są w stanie właśnie zjeść kilka Big Maców po treningu. No. A i tak są tak. najlepsi. Tak. Tylko, że właśnie problem polega na tym, że oni są po prostu takimi naturalnymi talentami, a my na razie musimy starać się nadgonić wszystkim, czym tylko możemy wokół, tak. plus jakby po prostu boksem. Nie? Mo mo może też ci kubańczycy trochę też nie mają nic do stracenia i to jest dla nich taka droga y do może nawet nie sławy, ale lepszego życia po prostu. Na pewno na pewno myślę, że w tym boksie kubańskim ważne jest. ważne jest właśnie to, 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 co powiedziałeś, że jakby oni żyją tylko tym boksem, jakby nie mają innej drogi, więc jakby idą po prostu na całego. Ale też na pewno takie pewne predyspozycje. No oni mają we krwi po prostu ten taniec, ten, te prace nóg, te, te biodra. Hmm, hmm. I to jest w ogóle fenomen, że kraj, który jest skrajnie ubogi, przez wiele lat zajmował pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej, jeżeli chodzi o me medale olimpijskie. W, bo w, boksie. w boksie, tak. Mhm. Teraz to się już powoli zmienia. Ale to też jest taka moja obserwacja, że na przykład boks, który jest już dość taką dyscypliną, powiedzmy, z tradycjami, mm -hmm. starą po prostu dyscypliną sportową, pod wieloma względami jest zacofany o takie jakby informacje ogólne na temat tego, jak powinno się trenować, jak powinno się dbać o zdrowie, niż na przykład MMA, który jest bardzo młodym sportem. I teraz hmm. nie do końca jestem sobie w stanie odpowiedzieć na pytanie, z czego to wynika. Czy trochę jest to dlatego, że w MMA ci trenerzy są młodsi? Czy trochę dlatego, że jednak w tym MMA jest bardzo dużo pieniędzy i to bardzo szybko poszło do przodu? Ten sport się bardzo szybko rozwinął. Hmm. Bo jak zaczynałem pracę jako trener przygotowania motorycznego, to. Yy, no, yy, Takim też dużym moim pewnego rodzaju zaskoczeniem było to, że y, trenerzy boksu są na przykład przeciwni treningowi siłowemu, hmm. że krążyły takie wiesz, y, opinie, że trening siłowy zamula, hmm. że trening siłowy spowalnia. Y, tylko tak naprawdę wynikało to z tego, że kojarzono trening siłowy z treningiem kulturystycznym, hmm. a nie z treningiem atletycznym. Hmm. Więc my z, właśnie z Tomkiem Dylakiem takimi trochę jesteśmy rewolucjonistami w tym naszym polskim boksie. To już co prawda z roku na rok się zmienia, no bo jak ja byłem w pierwszy rok w kadrze, no to żadna z dziewczyn nie miała swojego trenera od przygotowania motorycznego w klubie. Natomiast teraz, no tak powiedzmy, 35% dziewczyn, oprócz tego, że ja jestem w kadrze, to też ma swojego trenera takiego klubowego właśnie od motoryki. Jasne. Czyli jakby twoja rola to trener przygotowania motorycznego plus. Plus do plus. I <noise> tak, y y tak. tutaj tych plusów jest tak naprawdę kilka, bo oprócz takiej fu kolejnej funkcji formalnej kierownik, nie wiem, drużyny zgrupowania, drużyny. Mhm. wyjazdu dochodzą też takie tematy, które w wielu kadrach są rzadko kiedy przypisane do tej samej roli. Mhm, tak? Zgadza się. Czyli, czyli mówisz tutaj o, je, o jakichś tematach związanych z treningiem poznawczym, z regeneracją, z y, inteligencją ruchu, mhm. y, koordynacją pewnie jakąś psychomotoryczną i w różnych organizacjach, w różnych kadrach widziałem różnych specjalistów, którzy się zajmowali. Tą ziemią niczyją. Tak. Mhm, tak. Bo, bo i czasami, jako psycholog, wchodzę w niektóre te tematy i widziałem fizjoterapeutów i trenerów głównych. I czasami są też specjaliści, jakby desygnowani do jakiejś konkretnej roli, czy wykonania konkretnego zadania, jak na przykład, no nie wiem, sprawdzanie parametrów snu. Mhm, tak? I, I też to widziałem. Więc ty tutaj starasz się jakby złapać te wszystkie takie obszary niezagospodarowane. I skoro jesteś, masz jakąś wiedzę, no to próbujesz to jakby brzydko powiem, ale sprzedać tym, tym dziewczynom, które przygotowujesz do najważniejszych imprez w trakcie trwania tej olimpiady do Paryża. Tak, zgadza się. No wiesz, to. Tak, tak jak mówiłem, my, my dopiero walczymy o ten pierwszy medal od wielu lat w boksie, więc po prostu na ten moment y, mamy takie finansowanie, a nie inne, więc po prostu pewnych rzeczy, na pewne rzeczy dodatkowe nie możemy sobie pozwolić. Więc y, ja tak, ja po prostu zawsze byłem taką osobą bardzo ciekawską. Ja w ogóle skończyłem studia y, filologii polskiej, mm, no, nie, nie jestem po AWF-ie. Y, tak naprawdę całą taką swoją wiedzę trenerską i sportową, ruchową zdobyłem. Po studiach jeszcze przy okazji skończyłem jeszcze PR, byłem w, byłem w agencji PR-owej, byłem lektorem języka polskiego jako obcego przez chwilkę i dopiero gdzieś tam potem, właśnie jak, jak pracowałem w tej agencji PR-owej, to zacząłem prowadzić swojego bloga, takiego o ruchu, o zdrowiu. Ja wtedy jeszcze byłem na diecie wegańskiej, więc to była taka spora nisza. Zacząłem prowadzić treningi, no i stwierdziłem, praca biurowa nie jest dla mnie, jakby brak ruchu przez cały dzień to jest w ogóle największa masakra, jaką sobie mogę po prostu sporządzić, więc szybko z tego uciekłem. I zawsze byłem taką właśnie osobą, która dużo szukała, dużo czytała, dużo się dowiadywała. No i tak trochę wychodzi, że, że właśnie Tomek jest takim głównym tenerem od boksu, ale też bardzo mocno się zajmuje taką pracą, powiedzmy, motywacyjną. Jest yes. Śmiejemy się, że to jest taki nasz Fidel Castro, bo to bardzo dobrze właśnie potrafi dziewczyny zmotywować. Więc Patrz, my dużo. dużo... Ko kolejny odnośnik do Kuby. tak? <śmiech> tak. <śmiech> Ta Kuba, Kuba w, w głowie jest cały czas. No i jest jeszcze jeden Kuba, tak? Dokładnie. <laughs> Przede mną. Więc wiesz, my dużo rzeczy staramy się robić tak dość intuicyjnie. Ja też sobie zdaję z tego sprawę, że to jest w pewien sposób. Y Śliskie, no bo nie jestem jakby psychologiem sportu, nie jestem tenem mentalnym, więc jakby staram też się uważać, żeby jakby nie wchodzić na takie pewne tematy, już zbyt wymagające ode mnie jakiejś takiej wiedzy, powiedzmy, pro profesjonalnej z innej hmm. dziedziny. Ale integrujesz to. Ale Jak staram by... się integrować, na no, tyle na ile mogę, tak. staram się integrować. Tak. Ja mogę tutaj też się podzielić taki, takim kawałkiem że Kuba zanim przyszedł do mnie nagrać ten podcast, to prowadził medytację dla wszystkich wybranych zawodniczek. No chętnych. właśnie jak to wygląda? Dla chętnych, dla chętnych. Bo y to jest kolejna kwestia, że no, ja mogę dawać dobry przykład, też jakby taką swoją postawą, mogę zachęcać zawodniczki do pracy, ale no, nie mogę ich do niczego zmuszać. Tak. No, bo tak naprawdę, jeżeli będziesz kogoś do czegoś zmuszał, to często efekt jest odwrotny. To prawda. Y tak jak nawet, y zawsze też y powtarzam takie, właśnie, bardzo ciekawe badanie, w którym jednego szczura zmuszano do chodzenia po kołowrotku, a drugi chodził wtedy, <laughs> kiedy chciał. No i ten, który chodził wtedy, kiedy chciał, był zdrowszy i jego parametry y rosły, a ten, który był zmuszany, był coraz bardziej zestresowany i stawał tak. się coraz mniej zdrowy. Więc, jakby, no. Może, staram się robić tyle, ile mogę, no ale też jakby nie mogę zmuszać, no bo dziewczyny są różne, to jest też sport indywidualny, więc... Mhm. Jasne. No ja tutaj też nie będę chciał, żebyś zdradzał jakby personalia tej, tej pracy, mhm. czy cokolwiek takiego, bo to niech to pozostanie w, y, tematem poufnym, natomiast interesuje mnie na ile y, twoje wejście z, y, do... Do takiego środowiska, które było mocno konserwatywne, może tak? Tak. Jak to się jakby spotkało? Jak, jak wyglądały pierwsze koty za płoty? Mm -hmm. jakby, I co ty zrobiłeś, takiego, że, że przekonałeś dziewczyny przede wszystkim, tak, ale też pewnie związek i wszystkich mm -hmm. Twoich szefów, tak, że, że to, co sobą reprezentujesz, ten pomysł, jaki masz na, na szkolenie, będzie dobrą drogą do Paryża. Jeśli chodzi o związek, to tak naprawdę zaczęły nas bronić wyniki. Tak, tak jak właśnie wspomniałem o tych Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata. Teraz też na Mistrzostwach Europy, już u 22, też nam poszło dobrze, bo były cztery medale. Teraz taki będzie pierwszy największy sprawdzian, bo jedziemy na Mistrzostwa Świata, już seniorskie, więc to będzie już taki sam skład jak na Igrzyskach Olimpijskich. Mhm. Więc to jest taki, będzie teraz na największy test. Natomiast jeżeli chodzi o dziewczyny, to, to tak wychodziło organicznie, stopniowo. Tak jak po angielsku jest taki ładny wyraz, że to jest build in, mhm. że jakby stopniowo po prostu jakby nabudowujesz to zaufanie. Nie build in, tylko buy in. Mhm. Że tak jakby stopniowo jakby wkupujesz się, w zaufanie tych zawodniczek. Skupowanie w sporcie brzmi bardzo źle, więc tutaj chyba musimy no, użyć innych. Chodzi mi o takie budowanie po prostu tego zaufania, nie? Tak. o budowanie takiej właśnie relacji. Zaczynałem od jakichś takich małych rzeczy, typu na przykład, nie wiem, protokół oddechowy po sparingu, który pomoże się zregenerować i przełączyć się z tego pobudzenia współczulnego na przywspółczulne. Mhm. Czy z, na... z jakich protokołów tutaj na przykład e, mhm. korzystasz? Jeżeli chodzi o regenerację, no to mm, oddech kwadratowy albo oddech taktyczny, on się, mhm. on się w różny sposób nazywa. Chodzi o to, że faza wdechu i wydechu trwa tyle samo i jakby jest też pauza między jednym a drugim. Jasne. Y... Oddech udżaj, technika udżaj, czyli takie... <laughs> tak, dokładnie <śmiech> tak. <śmiech> Yy, więc, to są takie, więc to jest taki właśnie oddech regeneracyjny, ale też na przykład w treningu wydolnościowym używamy hiperwentylacji pomiędzy rundami, yy, ponieważ hiperwentylacja powoduje, że rośnie zasadowość krwi, co jest pewnym buforem dla yy, kwasu mlekowego, który potem się pojawia w mięśniach. Więc teoretycznie organizm trochę lepiej jakby toleruje ten kwas i od, odsuwamy w czasie ten moment zmęczenia. Mm -hmm. mm. Plus ta hiperwentylacja też może być używana jako takie właśnie pobudzenie na energetyzowanie się, na przykład przed kolejną rundą walki. Wykorzystujemy też z metody butejko z tej przewagi tlenowej, taki protokół na zwiększenie erytropoetyny poprzez takie no, po prostu stopniowe podduszanie się mhm. lub odblokowanie nosa, żeby lepiej oddychać nosem, żeby właśnie nie oddychać tylko ustami, ale żeby oddychać nosem, bo po prostu oddychanie nosem jest bardziej wydajne. Jasne. Mm. No ja często mówię, że ten oddech jest kluczem do regulacji autonomicznego tak. układu nerwowego. No nie? To jest po prostu brama nasza. Taka. I, I tutaj możesz właśnie dzięki hiperwentylacji podnieść mhm. ten stan pobudzenia lub właśnie dzięki takim praktykom bardziej butejkowym mhm. obniżyć tak. ten poziom. Pobudzenia i tutaj od razu chciałbym zachęcić Ciebie i też słuchaczy, którzy być może dopiero zaczynają swoją przygodę z podcastem głowa rządzi. Odcinek dziewiąty dawno temu z Anią Ryczek, która tak naprawdę sprowadzała metodę butejki do Polski. I Patryka Makuna, który napisał te wszystkie publikacje dotyczące tlenowej przewagi, i jakby pokazywał drogę dla butejki do, do sportu, do, do wyczynu. Więc można, można przesłuchać tam takie podstawowe rzeczy. Ania opowiada i opowiada bardzo fajnie. Jeden z bardziej popularnych odcinków. Super. W historii, to no? na pewno sprawdzę. No, więc, więc ten, ten oddech jest, jest takim kluczem, bramą do tego, żeby regulować nasz autonomiczny układ nerwowy. A w Twoim przypadku to był też klucz i brama do tego, żeby pokazać zawodniczkom, że, że te dziwaczne. Dobre praktyki słowo dziwaczne. Tak. Mogą też tutaj dać jakąś przewagę właśnie. Tak. No, na początku ja właśnie czułem się taki trochę skrępowany, czy dziewczyny to kupią, właśnie, czy jakby przekonają się do tego, no bo to jest na pierwszy rzut oka takie właśnie trochę dziwne. Kończąc ten temat oddechu, my też właśnie stosujemy, oprócz tego, że stosujemy taką właśnie podstawową technikę mindfulnessową, tak jak właśnie dzisiaj prowadziliśmy medytację, to też. Yy, i w tym momencie też pozdrawiam swojego nauczyciela od mindfulnessu, Dawida Bednarskiego, który też w pewien sposób właśnie pomaga mi tutaj pracować z dziewczynami, daje mi jakby rady od siebie, co mogę robić, żeby po prostu też dziewczyny z tego skorzystały. I robimy też taką właśnie technikę, oprócz właśnie tego MBSR-u takiego podstawowego, czyli tego mindfulness-based stress reduction, że wchodzimy w taki stan, w którym Pozostaje tylko oddech, no, szczególnie kiedy podczas walki już dyszysz ze zmęczenia, no to ten oddech jest tym bardziej na pierwszym miejscu, więc pozostajesz przy oddechu i starasz się po prostu oczyścić umysł ze wszystkich myśli. Wchodzisz w taki stan, my to nazywamy, że to jest mnich wojownik, mhm. kiedy po prostu umysł jest czysty po to, żeby nie dopuszczać do siebie na przykład myśli a co jak przegram, a co jeżeli ona jest lepsza, żeby nie dopuszczać do siebie jakichś właśnie wątpliwości i wyekstrahować z siebie taki swój po prostu ten aspekt wojowniczy w momencie, w którym na, wchodzisz na ring, to czego nie potrzebujesz zostawiasz poza ringiem. Mm -hmm. I taka właśnie praca z, wtedy z, z, z oddechem i z tym oczyszczaniem umysłu. Jasne. Bo nie oszukujmy się, boks jest no, jedną z najtrudniejszych, jeśli nie najtrudniejszą dyscypliną y, sportu, przynajmniej w, moim, w mojej opinii. Wiadomo, że każdy będzie bronił swojej dyscypliny, ale jeżeli spojrzymy na ilość elementów, które się na ten boks składają, to że tak, odporność na ból, którą musisz posiadać, bardzo krótki czas na reakcję, bo osoba, która na przykład ogląda boks zawodowy, a potem zacznie oglądać boks olimpijski, w ogóle nie będzie wiedziała, co się dzieje, bo ciosów jest kilka razy. Kilka razy więcej. Czas walki jest też krótki, bo to, bo, bo to są tylko trzy rundy po trzy minuty, więc jest bardzo krótki czas, żeby w ogóle coś zrobić. No i jeszcze przegrasz, odpadasz. Tak, i to jest właśnie tak. Je, jest no. turniej, nie ma baraży, nie ma grupy, więc możesz się przygotowywać cały rok na Mistrzostwa Świata. W pierwszej walce spotykasz się z przyszłą Mistrzynią Świata. Przegrywasz pierwszą walkę, widzimy się za rok. Hmm. Więc tak. taka też właśnie ta umiejętność poukładania sobie tych takich celów długoterminowych, przygotowanie się na te częste porażki, które mogą po prostu się pojawiać. To, że jest to sport bardzo niepowtarzalny. Niepowtarzalny w sensie, że są sporty powtarzalne, że na przykład, nie wiem, biegnę 100 metrów, mam taki czas, bieżnia jest takim dość środowiskiem stałym, że tam tak. jakby mało jest takich zmiennych. No przede wszystkim na, w biegu na 100 metrów ta rywalizacja jest mocno pośrednia. Dokładnie. Nikt ci nie pró próbuje przeszkodzić w twoim biegu. Dokładnie. Ty masz po prostu przebiec swoje. A tutaj nie dojdzie... I na ile to wystarczy, to się potem okazuje na mecie. Mhm. A tutaj jakby celem twojego przeciwnika jest uniemożliwienie Tobie osiągnięcia swoich celów. Dokładnie. I zadanie no. ci jak największych obrażeń i bólu. Tak. Więc nie dość, że y, musisz wykonywać technikę pod dużą presją. To też, jakby ten, ta gama cech motorycznych jest w boksie dość duża. No, bo i wydolność tlenowa, i wydolność beztlenowa, i, i, i siła eksplozywna, i, i moc, i szybkość. Więc, jakby jest po prostu dużo elementów składowych w tym boksie. Więc to naprawdę jest trudna dyscyplina. No hmm. i tutaj medytacja też jest jakimś. No, nauczyciele medytacji czasami nie lubią, jak używam tego słowa, ale w sporcie chyba ono jest okej, okay, bo jest to jakieś narzędzie do tego, żeby Dokładnie. trenować umysł i przygotować ten umysł na różne scenariusze, w szczególności jakby na to, że Umysł może wygenerować różne myśli, i te myśli nie zawsze są prawdziwe. Dokładnie. Tak. I że ty może nie masz do końca wpływu, kontroli nad tym, jakie te myśli się pojawią, ale jak na nie zareagujesz, czy pójdziesz za nimi, czy się w nie uwikłasz, to już jakby jest twoja brocha. Jak najbardziej się z tym zgadzam. I, i, i tutaj w takich sportach właśnie, no nie wiem, nazwałbym Konfrontacyjnych, w sportach mm -hmm. walki, w sportach, gdzie ta rywalizacja jest mocno bezpośrednia, gdzie mierzysz się nie tyle ze sobą, ze stoperem czy metrem, ale też z przeciwnikiem, no to jest bardzo dobry kierunek i też pracuję mindfulnessowymi technikami w sportach walki, w żużlu. W sportach zespołowych uważam, że, że to jest no ogólnie bardzo ważny kierunek, w którym sportowcy, trenerzy i zwykli ludzie, i zwykli ludzie mogą podążać, żeby osiągać swoje cele i, i mieć satysfakcję z tego, co robią. Tak, no a w boksie po prostu głowa jest, naj, głowa jest najważniejsza. Tak. Tak. Głowa jest najważniejsza i po prostu trzeba y, zrobić wszystko, żeby ona po prostu też była silna. Okay. Y, to jest też taka nasza trochę m, może bolączka pewnego rodzaju, że no nie wiem, odwołując się znowu na przykład do, do tego sprintu, tam po prostu masz ten swój czas. Hmm. Wiesz, wiesz, jaki to jest czas. Wiesz mniej więcej, jak ten czas cię plasuje w rankingu, że tak powiem, światowym. A tutaj jest tak, że na papierze możesz być najlepszy, a może się wydarzyć po prostu coś, co spowoduje, że. Wszystko. <laughs> może nie? się wydarzyć. Że po prostu ten, ten, ta taktyka w walce jest bardzo po prostu ważna. I mhm. tak naprawdę trener no jest w pewien sposób tak samo ważny jak zawodnik, ponieważ trener w narożniku, w przerwie, jest w stanie po prostu zmienić całkowicie przebieg walki. Jeśli jest Fidelem Castro. Dokładnie. I jeżeli zawodnik, a w tym przypadku zawodniczka, jest w stanie zrealizować jego właśnie wskazówki. To też wielokrotnie pojawiało się na łamach podcastu i mówili o tym zarówno trenerzy, jak i zawodnicy, jak i psychologowie, że ten głos trenera czasami może tak mocno wryć się w naszą psychę, mhm. że będziemy go słyszeć w najtrudniejszym momencie. I tu zawsze tak apeluję do trenerów, żeby ten głos był wspierający, zadaniowy, motywujący, a nie taki, który będzie dodatkowym balastem, z którym zawodnik będzie musiał sobie radzić. Tak, bardzo to jest ważna rzecz, którą mówisz, bo to jest też często rzecz, której brakuje tym trenerom starszej daty, takiej właśnie świadomości. No konsekwencji słów, które po prostu wypowiadają. Yy, wiadomo, że wszyscy chcą, yy, żeby wyszło jak najlepiej hmm. i... No, ale często nie wiedzą po prostu jak, tak. jak to zrobić. Intencji nigdy nikomu nie odbieramy. Dokładnie. Nie? Intencje za, zawsze są dobre i, i szczere, yy, ale czasami metody do, do, dobierane, szczególnie biorąc pod uwagę te yy, pokolenie ludzi, którzy nie znają świata bez internetu w kieszeni, no to trzeba te metody też zacząć zmieniać i pozwolić im ewoluować, bo takie jest moje przekonanie i moja filozofia, że będąc partnerem, a nie tylko jakimś niedościnionym guru, trener jest w stanie zajść razem ze swoim podopiecznym czy podopiecznymi zespołem zdecydowanie dalej. To prawda. Spoko. Bardzo mnie zaintrygowała kwestia treningu poznawczego. Mhm. I to też na łamach podcastu się pojawiało, głównie w odcinkach z Markiem Olszewskim. To chyba odcinek numer 25 i odcinek z Łukaszem Miką. Jeżeli nie pamięć nie myli, to 77. I oni bardzo mocno wprowadzają te elementy. Psychomotoryczne do swojej pracy z kierowcami wyścigowymi, rajdowymi, żużlowcami. Jestem ciekawy, co ty robisz tutaj z dziewczynami w kadrze boksu olimpijskiego. Jakieś metody, nie wiem, filozofia tego, jak to wprowadzasz. Jeśli mógłbyś się tym podzielić, to by było fantastycznie. Są tak naprawdę trzy najważniejsze zalety. Tego treningu kognitywnego. Jedna to jest taki aspekt regeneracyjny, przez to, że jest dużo urazów głowy w boksie, ten mózg po prostu jest ciągle obijany, no to nauka nowych umiejętności i takie właśnie, taka właśnie praca z funkcjami poznawczymi będzie działać pozytywnie na neurogenezę, więc w jakimś tam stopniu możemy ten mózg po prostu odbudować. Dwa, to jest też to, że po prostu poprzez poprawę neuroplastyczności mózgu będziemy zwiększać zdolność zawodniczki do jej nauki nowych rzeczy. Co jest ważne z perspektywy taktycznej, ponieważ każda zawodniczka ma swój styl wiodący, który może być na przykład bardzo stylem ofensywnym, ale przez to, że w boksie olimpijskim mamy zawsze turniej i jest drabinka, to się może zdarzyć tak, że. Znajdą się naprzeciwko siebie dwie zawodniczki ofensywne, i my w tym momencie musimy mieć przygotowany plan B i plan C, więc dziewczyny po prostu muszą przez cały czas uczyć się nowych umiejętności, nowych technik, nowego stylu walki, który często jest w ogóle sprzeczny z tym, jak one boksowały do tej pory. Więc taka ich właśnie plastyczność umysłowa jest też bardzo ważna żeby umiały właśnie przyswajać nowe umiejętności, żeby umiały się przełączać między po prostu różnymi za, 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 zadaniami. No a właśnie trzeci aspekt to jest yy, po prostu mocny mózg, który szybko przetwarza informacje, szybko podejmuje decyzje. Jeszcze trafne decyzje I trafne, Tak, że dokładnie że to, tak. To, mózg bo, szybko podejmuje decyzje, to jeszcze nic nie znaczy. No nie? Bo teraz wyobraźmy sobie, że stoisz na ringu, naprzeciwko ciebie jest przeciwniczka Wokół jest ogromny hałas, wszyscy krzyczą, dopingują. Trener coś krzyczy, musisz słuchać go i wdrażać to w życie. Więc, jakby uszy odbierają, jakby jedną informację, oczy odbierają drugą informację, która się dzieje przed tobą, że ktoś ci macha rękoma przed twarzą i ty musisz na to reagować. Trzy, musisz właśnie wykonywać jakieś swoje założenia techni techniczno-taktyczne. Więc, jest po prostu bardzo dużo procesów myślowych, które się dzieją jednocześnie. I które po prostu wymagają sprawnego mózgu, szybkości podejmowania decyzji, krótkiego czasu reakcji, koordynacji ręka-oko, zdolności właśnie podejmowania dobrych decyzji, i też, no może to nie jest do końca już trening kognitywny, no ale też trening właśnie wzroku. U nas będzie bardzo ważny, no bo cały czas jednak. Odbieramy po prostu bardzo dużo bodźców, bardzo dużo informacji, musimy przetworzyć za pomocą zmysłu wzroku. I w tym, w tym celu wykorzystujemy tak naprawdę banalne, banalne narzędzie, jakim są piłeczki tenisowe, hmm. do różnych takich właśnie ćwiczeń koordynacyjnych i refleksyjnych. Używamy też kolorowych czapeczek i w zależności na przykład, nie wiem, Jedno takie ćwiczenie, które jest w sumie dla dziewczyn naj, najtrudniejsze, że trzymasz w ręku czerwoną i niebieską czapeczkę. Ja, ja do ciebie piłkę rzucam albo z kozłem, albo bez kozła. I teraz, w zależności czy był kozioł czy nie, to ty wykonujesz inne zadanie. Słyszysz hmm. kolor. Jeżeli był kozioł, to ten kolor, który usłyszałeś, musisz puścić. Jeśli nie było kozła, to ten kolor, który usłyszałeś, musisz jasne. zachować. Więc musisz bardzo szybko podjąć decyzję, przetworzyć te informacje i zareagować w odpowiedni sposób. Mhm, jasne. Taki bardzo fajny przykład ćwiczenia, no nie? Tak. Co do treningu wzroku, to tutaj też słuchacze odniosę do odcinka z Mikołajem Markiewiczem, który no jest myślę, że światowej sławy ekspertem na temat. Na tematy związane z treningiem wzroku. Głównie mam wrażenie, że w sportach zespołowych, ale nie tylko. I też można sobie posłuchać o, o, o tych sposobach na to, jak sprawić, żeby te oczy lepiej widziały, ale też proces widzenia, tak naprawdę, to, to, to nie tylko patrzenie, ale też przetwarzanie tego przez mózg i potem na podstawie tych, na podstawie wyników tego algorytmu, tej, tego równania, no podjęcie jakiejś konkretnej decyzji. Więc tutaj im, im, im więcej, im lepiej widzimy, tym możemy trafniejsze decyzje podejmować i, i bardzo tutaj fajny przykład tego ćwiczenia. Żonglowanie? Lubisz? Tak. Wprowadzasz? żonglowanie w rękach, żonglowanie o podłogę, Super. różnego rodzaju właśnie kozłowanie piłki o ścianę i o podłogę, odwracanie się na dany sygnał i łapanie piłki odpowiednią ręką, granie w łapki i w trakcie grania w łapki na przykład musisz zapamiętać 8 wyrazów Jasne. i dopiero po, po minucie musisz je odtworzyć r równania li liczenie w trakcie Wykonywania jakiegoś zadania z piłką, żeby właśnie była podzielność uwagi, znowu to przetwarzanie informacji. Mm, okay. Reagowanie właśnie na różne kolory, już takie bardziej pod box. ćwiczenia, że na przykład jedna dziewczyna stoi tyłem i jak klepnę cię w lewy, w lewy bark, to bijesz lewy prosty, jak klepnę cię w lewy łokieć, to bijesz lewy sierp, jak klepnę cię w lewe piodro, to bijesz lewy hak. I mm -hmm. na przykład. Klepie w lewy bark, prawy bark i lewy łokieć, i ty musisz szybko wykonać akcję, a po tym jeszcze obronę. Czy na przykład ustalamy, uh -huh. że, że jedynka to jest jakaś tam akcja, dwójka to jest jakaś tam akcja, trójka to jest jakaś tam akcja, więc ty musisz przechowywać w swojej pamięci roboczej trzy różne akcje i jak najszybciej po prostu je egzekwować w reakcji na dźwięk. I to, co teraz Kuba opowiada, to uważam, że jest piękny przykład tego, w jaki sposób takie proste ćwiczenia. Można zaadaptować do konkretnej dyscypliny sportu, tak, żeby ten mózg przetwarzał informacje, żeby uczył się szybkości przetwarzania tej informacji i podejmowania trafnych decyzji w środowisku, które jest najbardziej zbliżone do tego, które potem spotka w tej docelowej rywalizacji, tak? Na, w waszym przypadku na ringu. Mhm. Jest po prostu specyficzne, bo to jest y, często rzecz, która jest bardzo ważna y, w treningu, żeby ten trening był specyficzny. To często jest też źle rozumiane, y, bo na przykład y, znowu odwołując się do takiego pewnego y, stare, starej szkoły myślenia w boksie, to na przykład trening siłowy specyficzny dla boksu, dla starych tenerów to będą piłki lekarskie, albo robienie walki z cieniem z hantlami, okay. co jest totalnie w ogóle ja najgorszym myślałem, że, pomysłem. Że, że kłoda z Rokiego. <laughs> kłoda z Rokiego by jeszcze uszła, czy nie drewna to jeszcze tak. by nie było aż takie złe, ale na przykład walka z cieniem z hantlami jest najgorszym z możliwych pomysłów, ponieważ kiedy bijesz cios prosty z hantlem, to całkowicie się zmienia mechanika ruchu, ponieważ wektor siły jest gdzie indziej przyłożony. Hmm. Bo kiedy bijesz cios, no to pchasz rękę przed siebie. Hantel cię ciąży w dół, więc zaczynają pr 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 pracować w ogóle inne mięśnie. Dlatego na przykład lepszym sposobem, żeby oporować sobie ciosy, byłaby guma, która jest założona na, na plecach i która jest taki opór elastyczny, który jest zgodny z tym, z tym wektorem ruchu. Yy, ale znowu... Yy... I czekaj, ty, ty jesteś pierwszą osobą w polskim boksie olimpijskim, która... Do tego doszła, czy myślę, że myślę że, nie, myślę, że nie pierwszą, ale pierwszą skuteczną. No kurczę, jest, jest coś w tych sportach walki takiego, że, że my lubimy te, my lubimy taki konserwatyzm trochę. Hmm. Nie wiem, czy to wynika na przykład z, taki, z takiego też lęku dzielenia się informacjami, no bo jednak to jest taki bardzo wojenny sport. W ogóle sporty walki są takie bardzo, wiesz, plemienne, wojenne, więc y... Tak jak na przykład w sportach drużynowych yy, trenerzy od przygotowania motorycznego, mam wrażenie, że tak dość chętnie dzielą się jakby między sobą informacjami i ten przepływ w ogóle informacji między trenerami jest jakiś taki większy. Mhm. To w tych sportach walki tak trochę każdy chce zachować te tak. takie info dla siebie. To jest mój trening w moim kajecie. Odwal się od mojego KJ. Tak, tak. Bo wiesz, bo jeszcze ktoś to zabierze, jeszcze tak. ktoś to, wiesz, użyje i ktoś będzie lepszy od nas wtedy, nie? Aha. Więc ja nawet sam czasem mam takie wątpliwości, czy coś na Instagrama wrzucać, bo już powoli nas zaczynają też obserwować trenerzy z innych krajów, którzy są naszą konkurencją. No i już w tym momencie się taka właśnie pojawia zawsze zagwostka, na ile pokazywać coś, a na ile no. jednak nie. A to, a to jest ciekawa zagwostka. I, I na jakim etapie jesteś z, z rozkminą tej zagłostki? Wiesz, co no, staram się trochę pokazywać. Żeby zaintrygować i wprowadzić ziarnko niepewności, tak. ale żeby nie pokazać <laughs> całej metodyki. Tak, szczególnie, że jeżeli, na przykład, nawet jeżeli ktoś zobaczy trening, ale nie będzie wiedział, gdzie go umieścić w, w periodyzacji treningowej, do, do czego ten trening jest nam tak naprawdę potrzebny. No, to nawet nie wiem, czy był w stanie go dobrze użyć. Dobra, to teraz zahaczyłeś o bardzo ciekawą rzecz, której no do tej pory nie, nie, nie byłem w stanie jakby rozkminić, ani znaleźć jakichś książek, publikacji na ten temat. Jak ten trening poznawczy, mhm. czy trening psychomotoryczny, taki właśnie na granicy ciała, umysłu związane z rozwojem tych umiejętności, takich jak refleks, czas reakcji, koordynacja ręka-oko, oko-noga. Jak go speriodyzować? Gdzie go wrzucić do procesu treningowego, żeby to miało ręce i nogi i żeby ta twoja genialna przez niektórych uważana za dziwaczną wstawka, tak? Po prostu nie popsuła tego, tej pracy trenera głównego. Mhm. I zagładam tutaj, że czymkolwiek się teraz podzielisz, to do waszej konkurencji raczej nie dojdzie, bo zakładam, że konkurencja Spoko. nie mówi nie po polsku, dokładnie. Ja na przykład lubię dziewczynom zadawać Dosłownie dwa, trzy ćwiczenia takie, właśnie kognitywne, my, my, to, my to tak nazywamy, na koniec treningu boksu. Mhm. Żeby one uczyły się na pracować na zmęczeniu. Jasne. Tak. Okay. I, I to jest, myślę, taka jakby najfajniejsza. Czyli no to nie jest jednostka treningowa, osobna w grafiku, zgrupowania, yy, tylko bardziej to są wstawki w inne porcje treningu. Wstawki w inne porcje treningu, ale jako taka jednostka aktywnej regeneracji też jej, te, też używamy tego w ten sposób. Okay. Szczególnie na przykład w takim okresie już powiedzmy łapania świeżości, już takiej, już po prostu w fazie taperingu, kiedy tych obciążeń treningowych jest mniej, a jednak chcemy, żeby dziewczyny się ruszały, szczególnie jak muszą robić wagę i ten metabolizm musi być podkręcony, to wtedy na przykład właśnie robimy taką całą sesję kognitywną, która trwa 45 minut, godzinę, one wtedy dużo się po prostu ruszają, a przy okazji po prostu ten mózg pracuje. Okay, a to już nawet są się... zajęcia obowiązkowe. Tak, tak, to tak. Już tak są to już jest normalnie trening, który się po prostu odbywa w ciągu Jasne. dnia. Czyli frekwencja to jest 100%. Tak, tutaj całe szczęście tak. Okay. Spotkałem też się, na przykład się z takimi zastosowaniami, że nawet w treningu siłowym się robi trening kognitywny. Załóżmy, no ten przykład, co mówiłem, że musisz kilka słów zapamiętać. Podchodzisz do sztangi, robisz serię na sztandze i potem musisz przywołać te słowa, które, które zapamiętałeś. Jasne. Albo jakieś proste równania matematyczne. Tak. Mhm. Zawsze sobie trzeba odpowiedzieć po prostu na pytanie, jaki jest cel, co chce osiągnąć, hmm. czego, czego chcę nauczyć. Bo na przykład, jeżeli uczymy jakichś nowych tych y, gier y, takich poznawczych, czy jakichś nowych zadań, no to wtedy to musi być na początku treningu i wtedy też jest to świetna rozgrzewka prze, prze, y, przed boksem na przykład. Tak. Żeby ten umysł się obudził, y, żeby już wszedł w taką fazę po prostu rozpiniania, a potem wchodzimy już w trening dyscypliny. Mhm. Super, super, super o tym opowiadasz. Bardzo mi się to podoba. I skoro o integracji tych tematów mowa, tych tematów około treningowych, bo powiedziałeś na początku, że optymalizujesz funkcjonowanie tych dziewczyn. Innego słowa użyłeś. O, optym, optymalizacja wydaj, wydajności. O, tak, powiedzmy, performance tak, coach. Tak, tak, tak. Coś takiego. Chcesz, chcesz optymalizować wydajność. I, no, i tutaj słuchacze oczywiście tego nie widzą, bo to jest podcast, ale Kuba siedzi przede mną w okularach z pomarańczowymi szybkami, o których opowiadał Michał Undra w 19 odcinku podcastu o biohackingu. Mamy prawie 22. Co to za okulary? To są okulary, które blokują niebieskie światło i są niektóre osoby, które krytykują ich przydatność. Ale na y... pewno fajny gadżet, jakby tak. <laughs> patrzeć. Y... Znaczy powiem tak, y... gość y... z Harvardu, który się zajmuje badaniem rytmu dobowego, powiedział, że tak naprawdę idealnie byłoby po prostu te dwie godziny przed snem w ogóle minimalizować y... każde światło, żeby ono po prostu nas nie, nie, już nie, nie, nie pobudzało, więc y... Ja zawsze staram się sam, ale też właśnie zachęcać dziewczyny, żeby dwie godziny przed snem już w ogóle smartfon był wyłączony i odłożony, żeby w pokoju była tylko lampka i żeby po prostu tego światła było jak najmniej. Ale te okulary moim zdaniem są o tyle praktyczne, że właśnie, nie wiem, muszę przejść gdzieś korytarzem, gdzie jest silne światło, albo muszę jednak na chwilkę spojrzeć na ten telefon, żeby komuś odpisać jeszcze czy coś, czy muszę jeszcze wejść na chwilkę na komputer, to one wtedy się bardzo fajnie sprawdzają. Jeżeli nie działają w 100%, ale nawet powiedzmy w 50%, to dla mnie to już jest wystarczająco. Mhm. No i założenie właśnie jest takie, że po prostu blokujemy niebieskie światło, które jest tym światłem najbardziej pobudzającym tak. w ciągu dnia. Dlatego warto rano, tuż po przebudzeniu się wyjść... Spojrzeć w smartfon na... Bo... <laughs> <głos> Bo <głos> one Wyjść na dwór i spojrzeć w słońce, tak. i tu mam właśnie taką sporą ciekawostkę, w jaki sposób zostały odkryte jądra nadskrzyżowaniowe, które to posiadają fotoreceptory, które nie służą do kodowania obrazu i do widzenia, tylko właśnie do odbierania światła, żeby regulować rytm dobowy. Były osoby niewidome, które żaliły się na ból oczu, który był tam z czymś związany, już teraz dokładnie nie, nie pamiętam. I kiedy zostały im oczy wycięte, to został całkowicie zaburzony ich rytm dobowy. No i okazało się właśnie, że oczy nam nie są potrzebne tylko do tego, żeby widzieć, ale też właśnie żeby odbierać promienie słoneczne które regulują, które regu regulują dobowy. dobowy. Dokładnie tak. Mają wpływ na produkcję serotoniny, y która z kolei potem jest y przetwarzana przez organizm w melatoninę. Y a melatonina y po prostu nas usypia i Bardziej jest takim starterem, nie? Tak, tak, jest antagonistą y y dla dla kortyzolu. No tak, tak. Czyli tutaj taka anegdotka badawcza. Jak ja o tym usłyszałem, to miałem takie wow. No. Jesteśmy jednak stworzeni w niesamowity sposób i nie ma nic, co się nie przydaje. Jesteśmy po prostu bardzo mocno zależni od naszego środowiska. Mhm. I właśnie jakby jeszcze zachaczając o ten temat wydajności i optymalizacji. No, jesteśmy taką trochę, nie pamiętam, kto mi to powiedział. To, to porównanie, ale ono mi się bardzo spodobało. Że człowiek współczesny jest taką trochę rybką w akwarium. Że niby jesteśmy jakby blisko tego naszego środowiska naturalnego, ale jednak nie do końca. I to, że po prostu ludzie mają problem z tym, z, z tym rytmem dobowym, że coraz mniej czasu spędzamy na, na dworze. Wiesz, nawet, nawet okazuje się, że są badania, które mówią, że 15 minut spaceru w lesie patrząc na drzewa powoduje obniżenie ciśnienia, kortyzolu, tętna i tak dalej. Że po prostu sam kontakt bliski przyrody działa na, działa na ciebie uspokajająco. Mhm. Że po prostu no, jest wiele jest takich wiele aspektów, w których gdzieś oddaliliśmy się od tego takiego naturalnego rytmu. Też nie chodzi o to, żebyśmy teraz mieszkali w lesie w szałasie, bo to jest niemożliwe. Ale po prostu są takie rzeczy, które warto wdrożyć w swoje życie. Nie tylko jak się jest sportowcem, jeżeli jest się sportowcem, to uważam, że jest to wręcz obowiązkowe, no bo chcemy jak najlepiej się regenerować, ale taki człowiek, który po prostu chce się czuć dobrze przez całe życie i korzystać z tego życia w pełni, no to po prostu powinien zadbać o higienę snu, o rytm dobowy, o praktyki medytacyjne, które po prostu są... Takim właśnie prostym narzędziem autoregulacji stresu. Jeszcze kontakt z naturą się tutaj Tak, pojawił. Kontakt z naturą. Mhm. Kontakt z naturą to, że jesteśmy zwierzęciem społecznym i musimy mieć, mieć, mieć kontakty, które są pozytywne, wzbogacające. Tak? Było, mhm. było też takie właśnie ciekawe badanie, taka metaanaliza. Badano przyczyny. Jak to było? Które czynniki mają największy wpływ na. na poziom szczęścia. Na to, że, że, że przeżywasz więcej lat. Aha, no tak. I na pierwszym miejscu wcale nie była dieta, ruch i tak dalej. Trzecia rzecz i czwarta rzecz to było unikanie alkoholu i tytoniu. Natomiast pierwsza i druga rzecz to były kontakty społeczne. Na drugim miejscu były takie codzienne kontakty, że nie wiem, uśmiechniesz się do baristy i zagadasz z sąsiadką i uśmiechniesz się przy tym. A druga rzecz to właśnie posiadanie kilku osób yy, bliskich, które dadzą ci wsparcie w ciężkich chwilach. Pożyczą ci pieniądze, odwiedzą cię w szpitalu i okazuje się, że te rzeczy yy, mają największy wpływ na wydłużanie życia. I tak jak na przykład jest ta niebieska wyspa w Sardynii, to okazuje się, że tam po prostu ludzie mieszkają bardzo blisko siebie i mają bardzo dużo kontaktów społecznych. Mhm. Bo wtedy wytwarzamy oksytocynę, bo po prostu się więcej śmiejemy, i, i też w ten sposób po prostu redukujemy stres. Okej, okay. i teraz moje pytanie: jak ty mhm. tę wiedzę wykorzystujesz w swojej pracy z kadrą boksu olimpijskiego? Kobiet. Bo to, że ty tak żyjesz, mm -hmm. a widziałem cię, jak funkcjonujesz w trakcie zgrupowania, to nie ma wątpliwości, i ty wprowadzasz tę wiedzę w życie swoje własne. Co robisz, żeby pomóc swoim podopiecznym też z tego skorzystać? Mm -hmm. I z jakim skutkiem? Przede wszystkim staram się być takim przykładem, takim po prostu rol modelem, i pokazywać dziewczynom, że można w ten sposób żyć, i to jest całkiem przyjemne życie. Prowadzę wykłady dla, dla dziewczyn, bo wierzę w to, że jeżeli ktoś będzie rozumiał, dlaczego coś robi, bo to jest też częsty błąd trenerów, że wymagają czegoś, ale nie, nie tłumaczą czemu to, czemu to robimy. Więc ja wierzę w edukację, staram się dziewczynom wszystko bardzo dokładnie wytłumaczyć. Zawsze wysyłam jakieś pliki z wytłumaczeniami, z, z, z opisem takim, nawet często bardzo naukowym, bo jeżeli ktoś będzie chciał po prostu to sobie przeczytać, to sobie to przeczyta. Więc, jakby, żeby dziewczyny rozumiały, dlaczego to robią, po co to robią, że to po prostu działa. No i takie portiowanie po trochu, bo jak się tego nagle zbierze, wszystkiego, Cała chmara, to się okazuje, że tak. Musimy pić dziennie 4 litry wody, musimy wstawać i kłaść się o tej samej godzinie, musimy jeść posiłki o tej samej godzinie, musimy brać suplementy, musimy się wsmagać adaptogenami, musimy unikać światł sztucznego światła tam po 21, jak najmniej używać telefonów, stymulować, stymulować funkcje poznawcze. Aplikować ekspozycje na, na wysokie temperatury i na niskie temperatury, medytować, robić relaksację autogenną, zrobić ćwiczenia oddechowe hmm. i nagle okazuje, że tego jest po prostu ogromna ilość. A jeszcze trzeba trenować. A jeszcze trzeba trenować Swoją i mieć jakieś swoje prywatne zbyty. życie, no żeby mieć jakąś taką w ogóle przyjemność z tego wszystkiego i jakiś taki balans. Więc jak się nad tym człowiek zastanowi, to jest tego mnóstwo i to może być rzeczywiście przytłaczające, dlatego małymi kroczkami. Okay. Trochę tego, trochę tego, trochę tego. A zobaczcie, może to wam się spodoba. Też są np. osoby, które właśnie weszły w tę medytację i im to się podoba. Są osoby, które bardziej korzystają z czegoś innego. To też trochę zależy od typu osobowości. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Okay. W ten sposób. Jasne. Czyli można powiedzieć, że jako trener przygotowania motorycznego plus, który ma tych wszystkich jakby dodatkowych zadań i zajawek też, bo tak to chyba należy nazwać, sporo, no rozkładasz takie menu przed, przed tymi swoimi podopiecznymi i mówisz im sprawdźcie, co działa dla was. tak. I to jest super podejście. No też dziewczyny się śmieją, że właśnie zawsze boso chodzę, bo też im mówię o tym, żeby trenowały w butach na płaskiej podeszwie, w szerokich butach, a nie w tych takich piankowych, bo nie mają tyle stabilizacji. Hmm. Więc no, staram się po prostu pokazywać jak najwięcej rzeczy, z których one mogą skorzystać. No a nic na siłę, no bo to tak jak już mówiliśmy wcześniej, jak ktoś coś robi z przymusu, no to. No z niewolnika nie ma zawodnika. No nie? O, tego nie znałem. Nie? W korpo się mówi, że z niewolnika nie ma pracownika, a w sporcie, że z niewolnika nie ma pracownika. Chociaż może to moja adaptacja, nie wiem mm -hmm. sam, ale rzeczywiście ta wola i intencja jest tutaj bardzo ważna. I tak sobie myślę, że jak przy tych działaniach lekarskich czy fizjoterapeutycznych no. Ta wola nie jest aż tak istotna, jak przy tych działaniach, powiedziałbym, takich mentalnych czy poznawczych. No, nastawienie mentalne naprawdę jest mega ważne. Są, są te różne badania, wiesz, jest ten. Jest ten milkshake study, gdzie ludzie, którzy dwie grupy piły ten sam, ten sam koktajl, ale jedna miała napisane, że on jest wysoko energetyczny, ma dużo kalorii, druga, że ma mało kalorii i ta grupa, która myślała, że ma mało kalorii, wytworzyła mniej greliny, czyli mhm. hormonu głodu. Jest też ten. Badanie na sprzątaczkach hotelowych, które w momencie, w którym dowiedziały się, że wykonują bardzo dużo aktywności w ciągu dnia, bo nie były tego świadome, zaczęły chudnąć. Hmm. Od samej świadomości, że po prostu są aktywne. Jasne. I też takim ważnym elementem jest moim zdaniem postrzeganie stresu jako czegoś pozytywnego, bo my często postrzegamy stres jako po prostu. Zjawisko fizjologiczne, które nas zabija i niszczy, i zjada od środka, a to jest tak naprawdę naturalna reakcja organizmu, która jest nam potrzebna do tego, żeby wspiąć się na swoje wyżyny i działać po prostu tak. jak najbardziej wydajnie. Ale tutaj należałoby zaznaczyć też, że to postrzeganie stresu jako czegoś pozytywnego. To myślimy tutaj o stresie ostrym. Stres przewlekły. No tak. Nie znam stresu przewlekłego, który byłby czymś tak, dobrym. Tak, tak, tak. Jak najbardziej. No nie? Czyli tutaj chodzi o tę reakcję stresu, stresową, którą być może nasi słuchacze znają z zawodów, tak? czy z przed wykonania jakiegoś istotnego dla siebie zadania. No, i wtedy to jest ok, żeby się stresować, I, i to pobudzenie może być też pomocne pod warunkiem, że się do tego wydarzenia przygotowywaliśmy. Tak. Natomiast, jeżeli chodzi o stres związany na przykład ze spłatą kredytu hipotecznego na 30 lat, no, nie widzę tutaj nic pozytywnego dla, dla naszego organizmu bardziej myślę, że tutaj większość osób, które są zadłużone, szczególnie w tym roku, gdzie wszystko się wywraca do góry nogami, no raczej, raczej to nie jest nic dobrego. Tu się ewentualnie przyda mindfulness, który będzie uczył cię tego, że na to na co nie masz wpływu, to po prostu nie ma się do tym nie ma się co tym przejmować? No, dokładnie. No, myślę, że, myślę, że to, co tutaj opowiadasz i to, czym zdecydowałeś się podzielić, tak na totalnym spontanie, może być bardzo ciekawym materiałem dla słuchaczy. Trochę takim judaszem, przez który mogą zerknąć w kulisy przygotowań polskich zawodniczek boksu olimpijskiego do Kolejnych imprez, tak? A tak. docelowo do Igrzysk w Paryżu, gdzie ta wasza robota będzie w jakiś sposób. Bardzo wymierny sposób rozliczana. Dokładnie tak. Miejmy nadzieję, że, że się uda. My dajemy z siebie naprawdę wszystko, co tylko możemy, żeby spełnić to marzenie i żeby żeby ten boks olimpijski wrócił do, do tego. Złotego wieku, z lat 70., kiedy przywodziliśmy z każdych igrzysk praktycznie jakieś medale. Tego Tobie, całemu sztabowi kadry i przede wszystkim samym zawodniczkom życzę. Zweryfikujemy to za dwa lata, oczywiście. <laughs> Dokładnie. Jeśli podcast będzie jeszcze istnieć, ale kto wie, może, może się spotkamy w Paryżu. I, I będziemy mieli szansę jeszcze zamienić parę słów. Bardzo Ci dziękuję, że się zgodziłeś na takie spontaniczne nagranie. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że. Ale chyba wyszło fajnie. Te, też tak myślę, ale to nie nam oceniać. Tak, ocenią słuchacze. Dokładnie. No i co? Życzę dobrej nocy i do zobaczenia na następnym zgrupowaniu w którymś z stosów, a może gdzieś za granicą. Do zobaczenia. Hej. Trzymaj się, cześć, dzięki. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu Głowa rządzi. Nowe odcinki pojawiają się regularnie pierwszego i 15. dnia każdego miesiąca. Jeśli nie chcesz ich przegapić, zachęcam cię do subskrybowania podcastu na platformie, z której aktualnie korzystasz. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli gdzieś w internecie zostawisz pozytywną recenzję audycji lub po prostu zachęcisz znajomego albo dwóch, żeby także jej posłuchali. Mocno zachęcam też do Wspierania działalności podcastu na moim profilu w serwisie patronite.pl łamane. Głowa rządzi każde, nawet symboliczne wsparcie przyczynia się do dalszej produkcji podcastu. Aby być na bieżąco z moimi innymi działaniami, koniecznie odwiedź moją stronę internetową głowarządzi.pl oraz zajrzyj na Facebooka i Instagrama, gdzie można mnie znaleźć jako głowa rządzi. To także najlepszy sposób na bezpośredni kontakt ze mną. Trzymaj się ciepło, do zobaczenia lub Usłyszenia. Cześć!